Siemano, z tej strony Vini. Witam was w 19 odcinku ciekawostek, gdzie pokażę wam ciekawostki numer 109 do 114. Na wstępie standardowo was chcę tylko prosić o podsyłanie ciekawostek na PW Facebooka lub YouTube'a z dołączonymi dwoma niekoniecznymi amatorskimi zdjęciami z telefonu, lokalizacji na mapie i samej ciekawostki. Im więcej podesłanych ciekawostek, tym więcej odcinków, więc mam nadzieję, że mi pomożecie. A teraz przechodzimy do naszych 6 ciekawostek. Pierwsza ciekawostka jest naprawdę fajna. Moim zdaniem moja druga ulubiona ciekawostka po czołgu rudym z odcinka 4. Ciekawostka polega na niewielkim customizowaniu t-shirta w grze. Istnieje bardzo wiele koszulek w różnych kolorach, ale chcemy ten kolor zmienić na inny. Dzięki bugowi w grze mamy możliwość zmienienia koloru koszulki na kolor czarny. Czarny pasuje do wszystkiego, więc czarny t-shirt zawsze powinny fajnie wyglądać na naszej postaci. No ale pokażę wam, jak to zrobić, żeby nasza koszulka była czarna. Weźmy na przykład tą koszulkę, ale bug zadziała na każdym t-shircie. No ale moim zdaniem ta koszulka ma najlepszy motyw. Nie każdemu może się podobać kolor czerwony, ale dzięki bugowi możemy ten kolor zmienić na kolor czarny. W tym celu w kryjówce w przebieralni najpierw zakładamy koszulkę, w której chcemy właśnie zmienić kolor. Następnie zatwierdzamy nasz wybór. Teraz ubieramy coś na wierzch. Może być to cokolwiek, albo marynarka, albo kurtka, albo bluza. Ogólnie wszystko, co możemy ubrać na wierzch t-shirta. Nasz wybór zatwierdzamy. Następnie przechodzimy do zegarków i wybieramy jakikolwiek zegarek, ale pamiętajcie, że wyboru nie zatwierdzamy, ani nie wycofujemy się do poprzedniego okna. Po prostu naciskamy start na naszym padzie i w ten sposób zamykamy opcję przebierania i nasza koszulka zostaje na nas. Jeśli zatwierdzicie zegarek albo wycofiecie się do poprzedniego okna lub całkiem zamkniecie opcję przebierania, no to wtedy koszulka powróci do standardowego wyglądu. Jednak bug ma również swoje minusy. Minusem jest to, że jak zginiemy albo zrestartujemy sesję, to wtedy nasz motyw na koszulce niestety znika. W akcji również tą koszulkę posiadamy. Jeżeli tylko nie zginiemy, na przykład przy wyścigu, to wtedy w powrocie do swobodnej rozgrywki nadal będziemy posiadać ten motyw na koszulce w kolorze czarnym. Przechodzimy do kolejnej, do bardzo drobnej ciekawostki. No ale te ciekawostki, nawet te drobne, trzeba w końcu kiedyś pokazać. Tą ciekawostką jest dziwny numer telefonu 34655500162. Myślę, że numer jest dobrze widziany na ekranie. Może dużo gadać nie będę, po prostu sami zobaczcie. I am currently voyaging in the proto-galaxy. Please disclose your coordinates and I will attempt to contact in the next meridian. W GTA 5 jest bardzo dużo numerów, pod które możemy się dodzwonić, ale zazwyczaj odbierały normalne osoby i nie gadały jakichś dziwnych rzeczy. Tutaj trafiliśmy chyba na jakiegoś kolesia, który lubi neurotyki. Być może jeszcze w przyszłości znajdziemy jakieś ciekawe numery. Jeżeli tak, na pewno ujrzycie je w serii ciekawostek. A teraz przechodzimy do kolejnej ciekawostki. Sporo ostatnio mówi się o gender i okazuje się, że nawet w GTA 5 ten temat nas nie omija. Jest nią jakieś dziwne miejsce, przy którym zbierają się transwentyści. Czyli Rockstar Games znowu ukazuje nam swoją kreatywność. Swoją drogą jestem ciekaw, kto musiał w ekipie Rockstara stworzyć te boty. No, ale ciekawe są napisy przy budynku, przy którym stoją, czyli Penal Colony, czyli kolonia karna, i Come on in and get banged up. To jest potoczne znaczenie i może znaczyć wchodź i wejdź do paki, coś takiego. Widzimy tutaj jednego kolesia, chyba kolesia, który stoi za jakąś listą i zapisuje chyba chętnych do tej kolonii karnej. Ta cała kolonia karna to może być jakiś przekaz od Rockstara, że takich ludzi powinno się po prostu zamykać za kratami. My tutaj zrobimy porządek i przechodzimy dalej. Kolejną ciekawostką jest śmieszny billboard z napisem poważnie Puma. Chyba tak się ten billboard tłumaczy, jak coś to mnie poprawicie w komentarzu. Może lepiej nic nie będę mówił, bo naprawdę nie warto tu nic mówić. Po prostu sami zobaczcie. Przechodzimy do przedostatniej ciekawostki. Znajdziemy ją w internecie na Life Invader, mając przełączoną postać na Franklina. Wchodzimy na stronę Life Invader, no i automatycznie zostaniemy zalogowani na profil Franklina. Przechodzimy do sekcji znajomi i szukamy na liście Tavella Clintona, jest to kuzyn Franklina. Z jego profilu możemy wyciągnąć naprawdę bardzo dużo informacji, bardzo ciekawych informacji na temat poprzedniej części GTA, czyli GTA 4. Zaczniemy sprawdzać jego posty od dołu, od tych pierwszych i najstarszych. Dowiadujemy się, że kuzyn Franklina, Tavel, zamieszkał w Liberty City w dzielnicy Schottler, czyli w Broker, parodii realnego Brooklynu. Teraz widzicie lokalizację dzielnicy na mapie, no i też zdjęcia okolicy. Znajduje się tam szpital, przy którym się często odradzaliśmy, kiedy zginęliśmy. W drugim poście dowiadujemy się, że Tavel nabył koszulkę ze statuły Liberty City. Koszulkę w GTA 4 przy statule mogliśmy znaleźć i nabyć za darmo, no a wyglądała ona tak. Dalszy post jest bardzo ciekawy. Dowiadujemy się, że Tavel zamieszkał z dwoma Jamajczykami, jakimś studentem z Senegalu. Możemy się domyślić, że ci dwaj Jamajczycy to jest Little Jacob, no i Badman. Student ze Senegalu jest mi nieznany. Dalej widzimy poznajomego Tavella, no i też naszego znajomego, Niko Bellica, czyli głównego bohatera z GTA 4. Niko jest to skrót od Nicholson, a Bell jest to skrócona wersja nazwiska Bellic. Niestety, kiedy wejdziemy na profil Niko, to pisze, że profil jest prywatny, że mogą dane profilu zobaczyć tylko znajomi Niko. Jak wiemy już z ciekawostki z innego odcinka, gdzieś na początku serii, Niko znajomych ma również syn Michaela, Jimmy. W tamtej ciekawostce mogliśmy zobaczyć zdjęcie Niko na tym portalu. W kolejnych postach możemy spotkać też inne nawiązania do innych postaci z GTA 4, np. Pathosa. Była to poboczna postać, no i Niko mu pomagał. Pathosa spotykaliśmy na ulicy i wynika z tego postu, że dalej chodzi po ulicy i wciska ludziom swoje płyty. On był raperem. Kuzyn Franklina, Tavel, jak widzimy po poście, nie ma dobrego wrażenia po Pathosie. W dalszych postach Tavel wspomina o kolejnej dzielnicy w GTA 4, Małych Włochach. W tej dzielnicy robiliśmy misję dla Raimonda Raya Boccino. Był to członek mafijnej rodziny Pegorino. Też bardzo polubiłem tą postać, ale zginęła w połowie fabuły z rąk Niko. Z tej dzielnicy pochodzi także dziewczyna Niko, Kiki, czy jakie tam było. Ona była z portalu randkowego. Małe Włochy, czyli Little Italy, znajdują się tutaj, w tym miejscu na mapie. Ostatnim postem, z którego się coś dowiadujemy, to post o tym, że taksówki Romana to najgorsze taksówki na świecie. Na samym końcu dowiadujemy się, że Tavel pracuje jako barista, czyli profesjonalnie robi kawę w kawiarni. Kolejna i ostatnia ciekawostka nawiązuje do wszystkich miast serii GTA, czyli do Vice City, Liberty City, no i do Los Santos, w mieście, w którym się aktualnie znajdujemy. Liberty City w serii GTA, licząc od GTA 4, było 2 razy. Vice City było 2 razy, liczając to również Vice City Stories, no a Los Santos też było 2 razy. Oczywiście w liczby nie wliczamy dodatków. W ciekawostce napisy tych wszystkich miast możemy znaleźć na parasolach ciennych jakieś kawiarnie, czyli znowu spotykamy nawiązania do innych części. Z ciekawostkami w tym odcinku już kończymy. Niestety odcinka za tydzień nie planuję. Jedynie co może się pojawić na kanale w tygodniu to kolejny odcinek z GT Online. Powodem jest moja 18, która wypada 6, więc mam nadzieję, że mnie zrozumiecie, bo 18 pada tylko raz. Pamiętajcie też o podsyłaniu ciekawostek, tak jak to mówiłem na wstępie tego odcinka. Zachęcam także do lajkowania, odwiedzania strony na Facebooku www.facebook.com/Vini5, link znajdziecie w opisie. Znajdziecie tam więcej filmów, no i też zdjęć i w tym podobnych rzeczy. Zachęcam także do najważniejszych kliknięć dla każdego youtubera, czyli do subskrybowania tego kanału. Mam nadzieję, że osoby, co jeszcze tego nie zrobiły, zrobią to po tym odcinku. A oczywiście, jak film wam się podobał, to łapa w górę. Komentujcie również film, żebym miał co czytać w chwili nudy. No i jak oglądasz ten film w dniu premiery, w sobotę, to zapraszam także na live, który odbędzie się od godzinie 17. Live pytania, odpowiedzi, będą też, będzie też trochę grania GTA 5. Link do live znajdziecie w opisie. Zapraszam także na kanał mojego kolegi. Jest początkowym youtuberem i mam nadzieję, że pomożecie mu w rozwoju i zostawicie mu suba. Żeby dostać się na jego kanał, wystarczy tutaj kliknąć na mój ryj i od razu przeniesie was automatycznie na jego kanał. Być może będzie także dzisiaj na live, to się okaże. A ja się z wami żegnam, do następnego odcinka, na razie.